Partnerami zespołu są GK Forge, kuźnia przemysłowa, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto, katowicka specjalna strefa ekonomiczna, Future Group, miasto Katowice, regionalna izba gospodarcza w Katowicach, Miller's Oil z Polska. Reklamujecie się na Facebooku jako najszybsi bracia w Polsce, ale na rajdzie świdnickim macie konkurencję, pokonacie braci Kotarbów? Zobaczymy. Tak naprawdę jesteśmy tutaj, żeby pokazać naszą prędkość i mam nadzieję, że właśnie będziemy szybsi. Jesteśmy, myślę, że dobrze przygotowani, mieliśmy fajne dni testu. Myślę, że zrobimy wszystko, żeby pokazać naszą prędkość i na pewno tanio skóry nie sprzedamy. Cześć, co się stało na tym mieście, na którym straciliście tyle czasu? No niestety kapcia złapałem. Znaczy ja nie wiem gdzie, bo było z tyłu, nie? Tylne koło, więc nie wiem gdzie to się stało, jak się stało. Nagle jedziemy na piątym biegu, już tak na odcięci, odwinięci, hamowanie i auto w poprzek drogi, nie? No kurde, fotel byłby brudny zaraz, nie? Niewiele brakowało. No i do mety już jechaliśmy no, na trzech kołach, na jednej feldze. To też ciekawe uczucie, jak gdzieś 140 na feldze, nie? Bardzo dobra jazda dzisiaj, bardzo dobre czasy, odrabiałeś straty poniesione wczoraj, ale do podium zabrakło. No brakło, no bo jak przebijesz koło i tak była dobra decyzja wczoraj, że pojechaliśmy do mety na tej feldze, więc myślę, że ja najbardziej jestem zadowolony z tempa, że myśmy bardzo dużo wynieśli z tego rajdu i wynieśli jakby dużo doświadczenia i pokazaliśmy, że mamy dobre tempo. Myśmy praktycznie na każdym OS-ie byli w top 3, więc ja wyjeżdżam szczęśliwy z tego rajdu, bo tak naprawdę jechaliśmy najstarszym autem, stawce, więc ja nie mam jakby powodu do niezadowolenia.